ze studia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej wita Państwa Krzysztof Dymczak. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Robak, reprezentant Polski, wychowanek kompleksu Legnica. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Sebastian Mila przed chwilą powiedział w wywiadzie, co Was tak naprawdę sprowadza na Oporowską. Kurs trenerski i egzamin. Rozmawialiśmy też o tym, o wszystkich pogłoskach, które krążyły w mediach. Jak wiadomo, ten kurs nie tylko stał się popularny z tego względu, że uczestniczą w nim znane postacie, ale też przez redaktora Wiśniewskiego, który przytoczył słowa mówiące o tym, że 90% kursantów nie oblało egzamin. Jak już mówiłem Sebastianowi, jak widać, to nieprawda. No tak, też czytałem ten artykuł jego odnośnie wypowiedzi, którą dał, że kursanci, którzy jest tam na kursie trenerów, nie zdali egzaminu końcowego. Później gdzieś to prostował, próbował się z tego wytłumaczyć. No i to czasami z takich rzeczy wychodzą duże nieporozumienia. My mamy końcowy egzamin 23 lutego, czyli za parę dni. Przygotowujemy się, dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj w związku, żeby rzeczy, które nie zaliczyliśmy, żebyśmy poprawili, żebyśmy jeszcze tą wiedzę poprawili na tyle dobrze, żebyśmy tego 23 pozdawali te egzaminy. Dlatego kształtujemy się, uczymy się, żeby być jako trener jak najlepiej. A wiążesz przyszłość swoją z trenerką? Chciałbyś pracować jako trener? No przede wszystkim chciałem spróbować tego w tej roli trenera, jak się będę czuł. Zobaczymy. Na razie ten rok, który spędziliśmy w szkole trenerów, korzystny dla nas, bo poznaliśmy troszkę z innej strony tą pracę, którą czeka trenera na ławce trenerskiej. Czas pokaże, czy to będzie dobry kierunek, czy się odnajdziemy poszczególni zawodnicy, którzy grali w piłkę na wysokim poziomie, czy będą chcieli być trenerami, czy będą chcieli być przy drużynie, ale w innej formie. Ja się cieszę, że doświadczyłem tego, poznałem dużo fajnych rzeczy, fajnych wykładowców mieliśmy, więc ja się cieszę z tego, że zdecydowałem się na ten ruch i ten kurs podjąłem. A Marcin Robak już ostatecznie odwiesił buty na kołku, czy są jeszcze jakieś zakusy powrotu na boisko? Nie, w roli piłkarza, oczywiście. Ja oficjalnie zakończyłem w wieku 40 lat, jak miałem urodziny, więc też w tym samym dniu ogłosiłem zakończenie swojej piłkarskiej kariery. A co robi piłkarz po 40? No ten pierwszy rok, szczerze to powiem, że nie był łatwy, bo grając w piłkę na poziomie najwyższym ponad 20 lat, to nie jest łatwe odnaleźć się, nie idąc rano na trening, więc nie był to dla mnie na pewno łatwy okres. Musiałem się przyzwyczaić do tego, żeby się z tym jakby oswoić, że już nie wybiegnę jakby na boisko. Dlatego ten rok taki dla mnie był okresem przejściowym, żeby dojść do siebie i obrać jakby inny kierunek w swoim życiu. Z dobrych źródeł też wiem, że blisko brakowało tego, żebyś można było Cię zobaczyć na boiskach w Słowie. Nie wiem, czy to prawda. No był taki temat, gdzieś trenera Kudybę znam bardzo dobrze, gdzieś powiedziałem, że jak będę we Wrocławiu, to możemy się spotkać na luźną rozmowę. Mieliśmy okazję porozmawiać, jakie tam mają plany. No ale tak jak mówię, no to była rozmowa, żeby poznać, jakie oni tam mają plany. Był przy tym też prezes klubu. Warto spotykać się z takimi ludźmi, mimo że to tylko jest czwarta liga. Mają swój plan, mają swoją filozofię tego klubu, mimo że ktoś powie, że to tylko jest czwarta liga, ale każdy klub chce się rozwijać i szuka jakichś rozwiązań, tym bardziej, że czwarta, piąta liga, reorganizacja rozgrywek jest, więcej drużyn spada, więc też muszą wzmocnić tą drużynę. Poszedł bramkarz Budziłek do drużyny, który wzmocni grę obronną i to będą walczyć na pewno do ostatniego meczu o utrzymanie, bo trochę tych punktów im brakuje. Tak jak wspomniałeś, reorganizacja czwartej ligi, moment dla wielu klubów istotny. Ta runda wiosenna będzie szczególna. W przypadku Słowa dość zaskakująca pozycja, bo dopiero 13 miejsce. Ostatnio mieliśmy właśnie okazję gościć trenera Kudybę w studio. Właśnie opowiadał o celach. Jak wiemy, ten klub stać na dużo więcej niż pozycja, którą obecnie się znajduje. Natomiast mamy nadzieję, tak jak powiedzieć przed chwilą, że te wzmocnienia, których dokonali, spowodują też, że zdołają się utrzymać w tej czwartej lidze, a wiem, że możliwości nawet mają dużo, dużo większe.
No ja akurat tej drużyny w ogóle nie znałem, więc dla mnie było fajnie spotkać się z trenerem, który też został tym trenerem dopiero w listopadzie, więc był trenerem na ławce, był chyba z 2-3 mecze. Trzy spotkania. Więc tak naprawdę teraz dopiero zobaczymy po tym okresie przygotowawczym, jak tą drużynę przygotuje. Ale tak jak ty mówisz, no, ciężki okres ich czeka, bo mają mało punktów. Z tego co wiem, na razie tych wzmocnień takich jakichś solidnych nie było. Przyszedł bramkarz, a czy uda im się pozyskać zawodników, którzy dadzą jakość na tym poziomie czwartoligowym, żeby tą drużynę utrzymać, no to czas pokaże. A jaki plan na najbliższy miesiąc, na ten rok? Na najbliższy czas to przede wszystkim egzamin, który czeka nas. Mieliśmy rok czasu spędzonych wspólnie, mieliśmy okazję kształcić się pod tym względem. Zobaczymy, jak naszej grupie całej pójdzie, bo to na pewno fajne doświadczenie. To na pewno na ten najbliższy okres. Będę chciał jeździć na mecze, obserwować drużyny na poziomie ekstraklasowym, czy nawet na najniższym poziomie. Na pewno też się kiedyś wybiorę do tego Sułowa, żeby zobaczyć drużynę z bliska, zobaczyć jak to funkcjonuje na poziomie czwartoligowym. I to takie są plany na dzień dzisiejszy, żeby być przy tej piłce, bo jak człowiek tyle lat robił przy tej piłce, grał, kochał tą piłkę, dlatego wydaje mi się, że przy tej piłce będę. W jakiej roli, to zobaczymy. Na razie synowie trenują piłkę, chcą się rozwijać, nie muszę ich namawiać, żeby grać w piłkę, więc to też mnie na pewno kręci, to, żeby im pomagać, ale też przede wszystkim uczyć się, bo piłka idzie do przodu, więc też będę chciał kształcić się w różnych rzeczach, czyli jak się ta piłka rozwija, ale też gdzieś jeździć na staże, żeby poznać troszkę innej piłki zagranicznej, żeby jakieś to doświadczenie trenerskie dostać. Spędziłeś trochę czasu przy Oporowskiej. Jak się wraca w te kąty, które już tak naprawdę dosyć dobrze poznałeś, nie wiem, czy zauważyłeś jakąś zmianę, czy spotkałeś tych samych ludzi, z którymi spędziłeś już trochę czasu, jak wspomnienia w ogóle do tego z tym miejscem są? No akurat miałem okazję być na meczu derbowym z Zagłębiem Lubin tutaj we Wrocławiu, gdzie Śląsk Wrocław przegrał ten mecz derbowy, no ale wiemy, że wczorajsze odegrali na Pogoni Szczecin i gdzieś troszkę zmazali tą plamę po tym meczu derbowym. Nie miałem okazji akurat się z nikim spotkać w klubie, bo przyjechałem tylko na mecz i po meczu akurat pojechałem. Dużo nowych zawodników na boisku, paru chłopaków, którzy wchodzili do pierwszej drużyny, czyli mam tu na myśli Konrada Poprawę czy Łyszczarza, który jest jeszcze rezerwowym zawodnikiem, więc ci zawodnicy już się pojawiali, jak ja jeszcze byłem w Śląsku. Widać, że tutaj mają politykę obraną jakąś, żeby ten klub rozwijać. Na razie tych wyników nie widać. Miejmy nadzieję, że kolejne sezony będą szły w lepszym kierunku, żeby ta drużyna walczyła o czołowe miejsce w tabeli, a nie tylko o utrzymanie, bo te poprzednie lata, nawet jak ja byłem w Śląsku, to więcej było o granie o utrzymanie niż o to i więcej, czyli mam to na myśli być w czołowym miejscu w tabeli, bo takie miasto jak Wrocław na to zasłużą. To tak na koniec, jakie miejsce w Śląsk zajmie w tabeli po zakończeniu sezonu? Jak typujesz? Miejsce może nie powiem dokładnie jakie, ale wydaje mi się, że stać tą drużynę, żeby była w środku tabeli. Dziękuję za dzisiaj. Moim Państwa gościem był Marcin Robak. Oczywiście Marcinie zapraszamy częściej na Oporowską. Mam nadzieję, że jak znajdziesz wolny czas, to chętnie też będziesz uczęszczał do studia. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, do zobaczenia.